Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj zaczynamy od makijażu. A dlaczego? Dlatego, że kilka dni temu dostałam przysyłkę od Perfumerii Douglas, którą Wam pokazywałam na Instagramie, z kosmetykami IT Cosmetics. I był w tej przesyłce krem CC z ochroną 50+, UVA, PA i 2 plusiki. To jest wersja anti-aging nawilżająca. Był w niej korektor Bye Bye Under Eye i pędzelek. I jeszcze lusterko, które już mam oczywiście w torebce. Ale jak pokazałam Wam te produkty, że dostałam właśnie taką przesyłkę PR-ową od Douglasa, to dostałam od Was bardzo dużo wiadomości do skrzyneczki, co o nich myślę, co o nich sądzę, czy mogłabym zrobić testy, czy mogłabym pokazać, jak na skórze się zachowują. I tak sobie pomyślałam, że w sumie to jest dobry pomysł, żeby zrobić z Wami właśnie taki poranny makijaż, przetestować tak powiedzmy na żywo, czyli zobaczymy, jak te produkty będą się zachowywały. I wieczorem zrobię takie podsumowanie, powiem Wam, co na ten temat myślę i jak one się utrzymały na skórze. Ale przy okazji pokażę Wam też inne produkty do makijażu, które stosuję, bo bardzo często dostaję pytania o mój makijaż, który wiecie, że jest delikatny, jest taki dzienny, ja nie kombinuję z makijażem, nie jestem specjalistką w makijażu. Więc, moje drogie panie, bo to szczególnie do Was, mam już zrobioną całą pielęgnację. Nałożyłam sobie też wcześniej filtr od Skin Science. Fakt, tutaj mamy wysoką ochronę, ale żeby ta ochrona rzeczywiście działała, to musiałabym trochę tego kremu CC nawalić na moją twarz. Nawalić. Więc stwierdziłam, że lepiej będzie, jak nałożę sobie mimo wszystko filtr. No i teraz sprawdzimy podkład. Słuchajcie, ja dostałam wersję light, która trochę wygląda mi na taką, no, nieco ciemną, ale zobaczymy, jak ona się będzie, jak ona będzie się na skórze zachowywała. Kolorystycznie powiem Wam, że tak podobna jest do mojej karnacji. To jest taki odcień ciepły, ten odcień light. I wyjątkowo, bo zazwyczaj stosuję gąbki, o, dzisiaj wyjątkowo przetestuję ten pędzel do nakładania właśnie tego kremu i korektora. I też zobaczymy, jak się sprawdzi. To jest numer 7. Dobrze. Widzę, że konsystencja jest gęsta, jak w większości tych kremów CC od marki IT Cosmetics. Ale kolor, wiecie co, wcale nie jest taki zły. I też zapach jest taki ziołowy. No, zapach ziołowy. No dobrze. Całkiem ładnie, powiem Wam, wygląda na skórze przy rozprowadzaniu. Może będą z tego ludzie. Zobaczymy, jak to się będzie tutaj wszystko u mnie sprawdzało. Ja już dawno nie stosowałam żadnych takich kremów CC. W ostatnim czasie nakładałam sobie na skórę w tym moim dziennym makijażu. Zaraz Wam pokażę podkład od marki Lancome, który zużyłam, bo to jest taki jaśniejszy odcień, a zaraz moja skóra też będzie nieco ciemniejsza, więc nie będę z niego korzystać, więc chciałam sobie go już tak po prostu zużyć do końca. Ja generalnie w okresie tym wiosenno-letnim nie nakładam na skórę podkładów. Od lat raczej staram się nakładać właśnie jakieś takie kremy BB, kremy CC, ewentualnie jest to filtr koloryzujący od marki SVR, znaczy koloryzujący, to jest filtr z kolorem, doskonale Wy go już znacie, bo to jest filtr SVR Blur, on ma tam taki delikatny kolor, ale też cudownie, że tak powiem, bluruje skórę, czyli jest ona pięknie wygładzona i daje też taki efekt, jakbym miała na sobie jakiś filtr z Instagrama, a prawda jest taka, że nie ma tam żadnego filtra, tylko po prostu ten efekt takiego pięknego wygładzenia daje właśnie ten filtr od marki SVR. Wiecie co? Fajnie wygląda ten krem CC, ale obawiam się, że będzie mi tutaj trochę ciemniał. W sumie tu mógłby być jaśniejszy kolor na to, jak wygląda moja skóra w tej chwili, ale z drugiej strony
To będzie może fajna opcja właśnie teraz taka wakacyjna. Czekajcie, dołożę sobie jeszcze troszeczkę, żeby tutaj rozprowadzić na szyi. Żeby ona mi się nie oddzielała, ale widzicie? Ładnie odbija, taki blask na skórze jest. O, proszę. Całkiem fajnie to wygląda. Ładnie rzeczywiście kryje. No i ten pędzelek też, powiem wam, jest taki mięciutki. To na pewno jest pędzel syntetyczny, bo czuć go, że on jest syntetyczny. Ja niekoniecznie pędzle z naturalnego włosia, bo moja skóra jest na to za wrażliwa i później robią mi się takie czerwone plamy. Ale widzicie w kamerze, jak ładnie wygląda ten podkład na skórze. Teraz zobaczymy, jak będzie z korektorem. No jestem pod wrażeniem, bo daje też taki efekt właśnie takiego wygładzenia, co widzę tutaj na mojej szyi. No dobra. Mamy wszystko rozprowadzone. To teraz sprawdzimy korektor. I nic nie dzieje mi się tutaj, widzę, z filtrem, który mam też nałożony. Więc ładnie to wszystko się komponuje na skórze. Dobra, lecimy dalej, żeby ten film nie był też za długi, a w sumie ten początek, bo już widzę, że mam tutaj kupę czasu. Korektor. Korektor w odcieniu 10.5 Light i nałożę go sobie tutaj odrobinę. O, gęsty. Nawet bym powiedziała, że bardzo gęsty. Zupełnie inny odcień. Dużo jaśniejszy. Bardzo, słuchajcie, gęsty jest ten korektor. O, nawet czuję tutaj, widzicie to? Nawet za dużo go sobie nawaliłam, bo on jest strasznie gęsty. Czekajcie, tego już na pewno nie nałożę, bo ja nie lubię tak dużo korektora pod oczami. Bardzo gęsty, więc od razu wam mówię, że z tym korektorem to trzeba będzie uważać i nie zrobię tego przy pomocy pędzelka. Już widzę. Bo będę wyglądała fatalnie. Trzeba to zrobić gąbką, która niestety nie jest za mokra. Dobra, wiecie co? Rozłączę się na chwilę. Pójdę zmoczyć gąbkę i do was wrócę. Dobrze, jestem. I słuchajcie, od razu wam powiem. Po pierwsze, jeśli zdecydujecie się na ten korektor, to dosłownie odrobinka. Bo on jest niesamowicie gęsty. Bardzo, bardzo gęsty. Taki treściwy, więc na pewno dzięki temu będzie bardzo wydajny, ale trzeba będzie z nim uważać, żeby właśnie, słuchajcie, nie przesadzić i nie nałożyć go za dużo. Ja to teraz muszę tutaj dobrze zblendować, bo trochę tego nawaliłam. No, odrobinę, nawet powiedziałabym, że mocno się odróżnię od koloru. Od koloru tego kremu CC. Jestem ciekawa, jak tam z innymi kolorami. Czy dałoby się dobrać jaśniejszy, żeby wtedy też ładnie tutaj zblendować właśnie z tym korektorem. Ale okej, przy pomocy gąbki jakoś to idzie. Zobaczcie, jak on pięknie kryje i daje też taki efekt rozświetlenia na skórze. Widzicie to? O! Ale fakt. Jest mocno gęsty, kryjący. Też taki właśnie rozświetlający. Dobrze. I teraz muszę go trochę przypudrować, bo obawiam się, że będzie mi wchodził w zmarszczki. Przez to właśnie, że jest taki gęsty i mocno kryjący. Ja do stosowania tutaj w okolicy oczu używam ten puder, który wam kiedyś pokazywałam od marki Estée Lauder. To jest puder tak naprawdę do stosowania na całą twarz w wersji takiej satynowej. On ma tutaj świetną taką siateczkę, gąbeczkę, przez to też super się go nabiera i takie delikatne rozświetlające drobinki. Nakładam go troszkę właśnie na tą okolicę, żeby też zniwelować ten taki biały odcień. Widzicie, jaka jest różnica? No, chociaż może tego w kamerze aż tak bardzo nie widać. Ale nakładam ten puder troszkę na górną powiekę. Chyba już mi się ten podkład też troszkę tak... Podkład.
ten krem CC dopasował do skóry, mam takie wrażenie, przynajmniej tak mi się tutaj wydaje. No i dobrze, i teraz nałożę go na całą twarz. On jest bardzo fajnie tak drobno zmielony, ten puder. Przez to cudownie się go właśnie stosuje w okolice oczu. Nie daje takiego efektu maski, którego ja nie znoszę. Ja bardzo lubię taki właśnie naturalny makijaż. Czekajcie. O, widzę, że już mi się to wszystko tutaj zdecydowanie ładnie zblendowało. Ale moje pierwsze wrażenie na temat tego CC jest bardzo pozytywne, bardzo ładnie wygląda na skórze, bardzo ładnie się nim pracuje, zobaczymy jak będzie w ciągu dnia. Jest gęsty, jest treściwy, wygładza skórę, delikatnie zmarszczki, daje taki efekt, powiedziałabym, trochę właśnie zblurowania. Ok. W połączeniu z pudrem też fajnie wygląda na skórze. Jest takie lekkie glow, widzicie, lekkie rozświetlenie, ale to też będzie zasługa tego właśnie pudru od marki Estée Lauder, czyli Double Wear Translucent Soft Glow. To jest właśnie ta wersja. I teraz co? Na górną powiekę nakładam sobie cień z Inglota. No, tak. Standard u mnie. Nie znoszę, słuchajcie, tych paletek od Inglota. Po prostu nie znoszę. Nie wiem, kto wymyślił, kto coś takiego wykombinował. Dobra, nakładam sobie teraz tak. Tutaj cień. Taki widzicie w jasnym odcieniu kolorze. Nic specjalnego, nic więcej nie kombinuję w makijażu, jeśli chodzi o górną powiekę, w takim dziennym właśnie moim makijażu. Rozprowadzam na całą górną powiekę, żeby dokładnie tutaj wszystko się pokryło. Koniec. I teraz tak, nie robię żadnych kresek w tym dziennym makijażu, nic tutaj nie kombinuję. Teraz przechodzimy do bronzera. Ja stosuję bronzer od marki Dolce & Gabbana Solar Glow w odcieniu 30 Sunrise. Wygląda. Widzicie to? I teraz tak, tutaj odrobinę bronzera, nos, tutaj odrobinę bronzera, o, proszę, lecimy dalej. Zawsze jak nakładam bronzer, i to jest też taka technika, którą gdzieś podpatrzyłam, słuchajcie, u dziewczyn, które profesjonalnie wykonują makijaż, żeby nie nakładać za nisko tego bronzera, pod kością tutaj policzkową, za nisko, tylko w pewnym wieku lepiej nałożyć ten bronzer wyżej, wtedy mamy też taki efekt troszkę uniesienia właśnie skóry, uniesienia tych policzków. Tu. Druga strona. Normalnie mój makijaż zajmuje mi tak mniej więcej max 15 minut. O. Dobrze, tutaj rozpracowuję trochę na ucho, bok i gotowe. Dalej. Następny krok to jest róż. Róż, który stosuję cały czas, aktualnie, od dłuższego czasu, to jest Estée Lauder Pure Cologne NY w odcieniu 210 Pink Tease. To jest taki przepiękny, zobaczcie, delikatny róż, też bardzo często od niego pytacie, który będzie pasował tak naprawdę do każdej karnacji koloru skóry, bez względu na to, czy jesteście brunetkami, blondynkami, czy rude. Naprawdę to jest taki piękny, delikatny, bardzo delikatny różowy odcień. O! Który też można fajnie budować. I to w nim lubię. Właśnie w tym odcieniu, że nie jest zbyt mocny, nie jest za delikatny, ale wygląda po prostu pięknie na skórze.
Też zawsze robię tak. No, to też gdzieś popatrzyłam u dziewczyn. Profesjonalistyk z makijażu. I ostatnia rzecz to jest rozświetlacz. I ja stosuję rozświetlacz od Dolce Gabbana. Pokazywałam Wam ten rozświetlacz, czyli ta seria Devotion 00. Zresztą tam jest tylko jeden rozświetlacz w takim pięknym opakowaniu. Zobaczcie, jak on tutaj pięknie wygląda. Bardzo taki naturalny, delikatny. Widzicie ten blask? O! Druga strona. Pięknie wygląda na skórze, bo to jest takie jasne złoto, troszeczkę odrobinę połączone z srebrem. I teraz przechodzimy do rzęs. I tak, najpierw nakładam sobie odrobinę bazy od Eveline, którą stosuję od wielu, wielu lat. Jest ta baza 3 w 1. O ile dobrze pamiętam, tak, 3 w 1. Odrobinę bazy na rzęsy. Przez co też te rzęsy, wiecie co, tak troszeczkę do góry ładnie się wywijają. Bo też czasami pytacie, czy ja stosuję jakąś zalotkę, czy jakiś tusz, który tak podwija te rzęsy. No nie, ja nie stosuję, jak widzicie, żadnej zalotki, nic. Myślę, że to też jest w dużej mierze zasługa właśnie tej białej bazy od Eveline, którą możemy sobie już tak na samym początku troszeczkę popracować i podnieść te rzęsy do góry. W ogóle moje rzęsy w tej chwili to jest w ogóle jakiś obłęd. Jestem w nich absolutnie zakochana, jak teraz wyglądają. A jakie są gęste, jak jest ich dużo, jakie są długie, no wyglądają cudownie. Dobra, następnie nakładam żel na brwi i to jest żel od Bourjois. Już mi się w ogóle kończy, więc myślę, że trzeba będzie kupić jakiś nowy kosmetyk. Ale właśnie ten żel stosowałam w ostatnim czasie na moje brwi, przez ostatnie miesiące, bo niesamowicie wydajny. Żeby też dawał taki efekt mocnego utrwalenia, jak to robią czasami woski, to nie. To nie. Nawet zastanawiam się ostatnio, powiem Wam szczerze, czy nie wrócić do wosku od Anastazji, który stosowałam w zeszłym roku namiętnie. Jest różnica. No jest różnica, ale i tak jeszcze będę poprawiać tutaj cieniem z Inglota, zaraz Wam pokażę. Natomiast troszkę te włoski podnoszę do góry, przez co też jest taki efekt trochę uniesionych tych brwi i uniesionej powieki, co czasami dla niektórych może być też mylne, że nie wiem, tutaj był jakiś botoks zastosowany albo coś, że te powieki się tak podniosły, albo brwi się podniosły. Ja generalnie mam naturalnie wysoko brwi, mam tak po mojej mamie, więc to na pewno nie jest to. I teraz, słuchajcie, tuż do rzęs, Eveline, mówiłam ostatnio, że użyłam tużu za 15 zł i tak, to jest Volumix Fiber Last Mascara od Eveline. Ona ma taką miękką silikonową szczoteczkę. Nie pogrubia rzęs, troszkę je wyciąga i wydaje mi się, że też troszeczkę je podkręca do góry, ale żeby to był taki efekt, wiecie co, wow, to nie, to miałam zdecydowanie lepsze tusze innych marek i tam po prostu efekt był od razu po zastosowaniu wow. Jeszcze wtedy na moich krótszych, naturalnych rzęsach, które nie były przystymulowane. O, widzicie? Dobra. Drugie oko. Tak naprawdę zaraz mój makijaż będzie zrobiony. Widzicie, nakładam jedną warstwę tego tuszu. Podoba mi się to w nim, że on tak ładnie po prostu wyczesuje te rzęsy. Zbiera wszystkie rzęsy, nawet te króciutkie i po prostu ładnie je wyczesuje. Ta szczoteczka fajnie działa i fajnie je wyczesuje. Ale też to nie jest taki, wiecie, efekt dark, jakiś wampirzy, czy nie wiadomo, jakiś wamp, czy nie wiadomo co.
bo to jest takie subtelne podkreślenie po prostu tych rzęs. Jeśli macie swoje naturalne rzęsy, piękne i długie, to tak naprawdę nic tutaj więcej nie trzeba. O. Teraz jeszcze dokładam drugą warstwę innego tuszu od Estée Lauder, ale nie polecę Wam tego tuszu, bo uważam, że jest drogi, szczotka jest fatalna i tak naprawdę ten od Eveline pięknie wyciąga i podkręca rzęsy, ten niestety nie, ale z drugiej strony ten je pogrubia, więc jak nałożę sobie drugą warstwę właśnie na rzęsy tego tuszu, to one wyglądają lepiej. Prawie gotowe. Trzeba tutaj troszkę popracować. Ja nie zawsze dokładam sobie drugą warstwę tego tuszu, bo czasami jak na przykład siedzę w domu, pracuję, czy muszę wyskoczyć gdzieś na jakieś zakupy, to tak naprawdę wcale nie muszę podkreślać jakoś na maksa tych rzęs. I wtedy nakładam tylko jedną warstwę tego tuszu Eveline, ale nie wiem, czy do niego wrócę. Mam w zapasie inne tusze, które chciałabym potestować i sprawdzić, więc zobaczymy. Ok, gotowe. Czekajcie jeszcze tu, żeby nie były sklejone, bo ja też nie znoszę, jak rzęsy są sklejone. I praktycznie mamy to. Zostało mi jeszcze poprawić tylko brwi. Tak jak mówiłam Wam, używam tego cienia do brwi od Inglot. Zostawię Wam w opisie, jaki to jest numerek. I tylko tak naprawdę delikatnie tutaj poprawiam, żeby te brwi bardziej podkreślić. Ja lubię, jak brwi są podkreślone. Mój makijaż będzie zrobiony. Także wieczorem odezwę się do Was. Powiem Wam, jak wrażenia, jeśli chodzi o krem CC i ten korektor, jak one pracowały w ciągu dnia, czy się coś wyświecało, kiedy to było, jak to wszystko działało. No wiecie, takie testy tradycyjne, jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, ale przynajmniej teraz wiecie, jak wykonuję mój codzienny makijaż. Kroki są zawsze takie same. Nic tu więcej nie kombinuję. Kosmetyki, które stosuję aktualnie, też już znacie. Zaraz Wam jeszcze pokażę tak szybko wszystkie razem, żebyście też mieli w takim zbiorowym połączeniu. Tak jest, tak jest. Jeszcze mała, szybka poprawka. Powiem tak, jak na razie widzę, że troszeczkę mi tutaj korektor wchodzi w zmarszczki. Troszeczkę. Zobaczymy, jak będzie w ciągu dnia. Jak na razie jest spoko. Czyli tak, krem CC It Cosmetics w odcieniu Light. Korektor It Cosmetics Bye Bye Under Eye też w odcieniu Light. Puder od Estée Lauder. Bronzer Dolce Gabbana. Rozświetlacz Dolce Gabbana. Róż od Estée Lauder. Co tu jeszcze? Cienie z Inglota, baza Eveline, ta biała, tusz Eveline, tusz Estée Lauder i o właśnie, i ten żel do brwi. Miałam Wam jeszcze pokazać, to jest podkład, który ja w ostatnim czasie, przez ostatnie miesiące stosowałam od marki Lancome i mogliście go widzieć praktycznie we wszystkich moich filmach. Tyle zrobione. Zrobione. Odebrałam smacz komatu, zamówienie. A dokładnie naszą ulubioną kawę Kimbo w kapsułkach i nie tylko. Czasami pytacie, czy dalej pijemy, jaką pijemy. Wiecie, że my uwielbiamy kawę, szczególnie Massimo uwielbia kawę i zamawiamy ją najczęściej w sklep kawa, a dokładnie sklepkawa.pl.
zaraz Wam pokażę, albo kupujemy kapsułki Nespresso. Generalnie w ostatnim czasie powiem Wam, że tak różnie, wymieniamy się. Raz są to kapsułki Nespresso, do tego o tutaj, 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 tutaj tego właśnie ekspresu, który też mam, słuchajcie, wiele, wiele lat. Jeszcze na starym mieszkaniu go używaliśmy, cały czas sprawdza się rewelacyjnie i my po prostu uwielbiamy, korzystamy. To jest świetne rozwiązanie w domu, mieć taki ekspres, bo naprawdę szybko robi się kawę, raz, dwa i gotowe. Więc u nas kapsułki i kawa do kawiarki. Ja nie korzystam z kawy w ziarnach, po prostu nie mam czasu, żeby jej mielić, przechowywać i tak dalej. Więc my, słuchajcie, kupujemy kawę Kimbo. Właśnie albo taką, czyli Aroma Italiano, albo w tej wersji takiej czerwonej. I to jest kawa, która jest do kawiarki. Tutaj akurat mam dwa opakowania. Zawsze kupujemy w takim podwójnym paku, bo to się zdecydowanie lepiej opłaca. Tam jest różnica kilku złotych, ale naprawdę się opłaca. No i oczywiście zapas kapsułek. I też kapsułek Kimbo. O, zobaczcie, to jest ta wersja czerwona. Właśnie tak jak zazwyczaj jest ta kawa tutaj mielona, też w tej wersji czerwonej. Czyli Espresso Napoli, najbardziej nam smakuje, najlepiej, zresztą nie wiem, czy będzie widać, tam też są kapsułki jeszcze wystawione, ale my lubimy robić zapas i właśnie w tym sklepie, w którym kupujemy, bierzemy taki zestaw 10 po 10, czyli mamy tutaj 10 kapsułek i 10 takich opakowań i starcza nam na jakiś czas. I teraz też tak zrobiliśmy, zamówiliśmy 10, 2 razy 10 po 10, bo jak jedziemy na przykład do Włoch samochodem, to wtedy robimy sobie większe zakupy, wiecie, makaronów, kawy, słodkości i nie tylko, włoskich, neapolitańskich. No i wtedy przywozimy po prostu z Neapolu, bo tam się lepiej opłaca. A te kapsułki Kimbo, słuchajcie, są naprawdę bardzo dobre, bo tutaj mamy prawdziwą kawę Kimbo, więc one są kompatybilne z tym właśnie naszym ekspresem i super się sprawdzają. Także biorę się za rozpakowanie tego wszystkiego i wynoszenie oczywiście do spiżarki. Podjechaliśmy dzisiaj do Arkadii, bo zależało mi na tym, żeby pójść do Zary. A to dlatego, że tutaj, o, widzicie, zaraz Wam pokażę, jest część mojego stroju, mojej kreacji na włoskie wesele. Pokażę Wam tylko część, bo myślę, że całą kreację zobaczycie już jak będę we Włoszech, będę na weselu. Ale jak widzicie, mam tutaj białą marynarkę smokingową, właśnie z takim pięknym tutaj wykończeniem. O! Cudownie dopasowaną przez tutaj w te wcięcia właśnie w pasie. Tak się prezentuje. Białe guziczki tutaj, tu nie mamy. Widzicie, nic. Pięknie leży, ale musiałam wziąć rozmiar mniejszy niż zazwyczaj biorę, czyli XS-kę. Kosztowała tyle. Od razu zobaczcie sobie, gdyby Was interesowała. To tutaj macie numer referencyjny. Oczywiście były też do tego spodnie, ale ja spodni białych nie potrzebuję, bo takich spodni mam całą masę w szafie. Nawet będę musiała zrobić niedługo z nimi porządek. Natomiast podobało mi się to, że właśnie ta marynarka. O, ten guziczek jest obszyty właśnie tak, jak mamy tutaj wykończenie, taka smokingowa, a wzięłam mniejszą, bo S-ka okazało się, że tutaj w ramionach była z kolei na mnie za szeroka, a ja w ramionach jestem drobniutka, że tak powiem. Większe mam już bioderka, także kupiłam sobie marynarkę właśnie z tego kompletu i słuchajcie, moje pierwsze w życiu obciskające majtki. Nie powiem Wam dlaczego, ale one też będą mi właśnie potrzebne na wesele i musiałam wybrać taki krój, który nie był tutaj z wyższym stanem, tylko niestety zakrywał pupę i odrobinę nogawki. Ubaw był niesamowity, bo poprosiłam panią o eskę i tą eskę, słuchajcie, wciągnęłam tylko na jedną nogę. Nie byłam w stanie w ogóle w nie wejść. A to jest M-ka, kupiłam je w Tezenis. Tu widzicie M-ka za 65 zł, niecałe. Także część mojego stroju na wesele wygląda właśnie tak. Więcej Wam nie zdradzę. Mówię, będą na pewno vlogi z naszego wyjazdu na włoskie wesele, więc tam zobaczycie więcej. Obiecałam Wam, że pod koniec tego vloga
będzie relacja z tego, jak utrzymał się ten CC krem oraz korektor na mojej twarzy. Przypominam, nie pudrowałam, nie poprawiałam, nie używałam bibułek, nie robiłam kompletnie nic. I zobaczcie, specjalnie robię to z bliska. Może delikatnie się tutaj na czole w strefie T wyświeca, ale zobaczcie, korektor cały czas się trzyma. Oczywiście był przypudrowany, więc to też na pewno ma swoją zasługę. Troszeczkę wszedł mi tutaj w zmarszczki, delikatnie. Tutaj w takie zagniecenia właśnie w okolicy oczu. Ale reszta wygląda super. Widzicie to? Więc mogę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. Oczywiście kolor troszeczkę za ciemny. Mógłby być o ton jaśniejszy, bo widzę to szczególnie, o, widzicie tutaj? No niestety, ale testowałam, sprawdziłam specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać co i jak, więc chodziłam dzisiaj z taką różnicą, dobrze, że tego nie widać aż tak bardzo tutaj, ale wiecie co, no fajnie wygląda ten CC krem. Oczywiście ten błysk, który tutaj widzicie, to jest rozświetlacz, które też rano nakładałam, ale zobaczcie, no w okolicy oczu wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W okolicy czoła, no troszkę się tutaj, troszkę się wyświecił, o widzicie? Troszkę się wyświecił, ale po tylu godzinach, po całym dniu, to chyba jednak ma prawo, mimo wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. No, także to jest moje pierwsze wrażenie, taki test, pierwsze wrażenie tego CC kremu od IT Cosmetics i korektora Bye Bye Under Eye, chyba tak się on nazywał. Zobaczymy jak będzie dalej. Jeszcze tak sobie patrzę, słuchajcie, w podogląd, bo naprawdę wygląda to całkiem dobrze. A teraz idę na kolację, bo Max przygotował pyszną carbonarę. Co prawda oglądam jakiś mecz, ważny mecz, w tej chwili pewnie gdzieś tam słyszycie w oddali. Oczywiście trzeba będzie pozmywać kuchnię. Muszę sobie zrobić zabieg z Wellspa Ajo. No i będę się relaksować. Także dziękuję Wam za dziś, za ten wspólny film, za Waszą obecność i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!